Dziękuję bardzo za przedstawienie. Jędrek, dziękuję bardzo za zaproszenie. Przyjemnością jest dla mnie być dzisiaj obecny na konferencji. Jeszcze raz, nazywam się William Stroud. Miałam ogromną przyjemność, żeby współpracować i pracować jako nauczyciel, jako administrator, jako dyrektor, jako badacz w Columbia University. Więc miałam okazję, żeby spojrzeć na szkoły i edukację, kształcenie z różnych perspektyw. Praca w Kolumbii jest po to, żeby wykorzystać badania i literaturę badawczą i zastosować rozwiązania w różnych krajach. Także identyfikowaliśmy i praktyki, które mają dobry wpływ, jak i również praktyki dobrych szkół, które mają wysokie wyniki w organizacjach międzynarodowych. Widzimy, że są pewne charakterystyki, cechy wszystkich szkół na całym świecie, w tych szkołach, które odnoszą sukcesy. Jedno to jest właśnie współpraca nauczycieli. Także chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat właśnie tej współpracy nauczycieli i nasze badania. W ostatnim weekendzie pracowałem z około 20 dyrektorami szkół w takiej konferencji weekendowej. To już będzie 11 rok współpracując właśnie w tej sieci CEO, która jej dotyczy dyrektorów szkół. Miałem również okazję, żeby odwiedzić wiele szkół w różnych częściach Polski. Także dla mnie jest bardzo ciekawe, żeby spojrzeć właśnie na relacje pomiędzy wiedzą empiryczną, którą mamy w edukacji i praktyki w różnych krajach, a w szczególności w Polsce. Chciałbym zacząć od może zdefiniowania, czym jest współpraca nauczycieli, ponieważ widzimy różne formy tej współpracy w różnych krajach. Czasami jest to forma prostej, po prostu mentora. Mentor, który pojawia się, nowi nauczyciele, którzy przychodzą do szkoły, zaczynają pracę, łączy się ich z doświadczonym nauczycielem w szkole, z mentorem. I w takich systemach, gdzie jest właśnie dobre, wysokie wyniki, to jest bardzo ważne dla nowych nauczycieli w danej szkole, niedoświadczonych, żeby mieli kogoś, na kim mogą polegać, takie partnerstwo. Również jest koleżeński coaching, gdzie razem nauczyciele sobie udzielają feedback, informacje zwrotne. I to, co widzimy w wielu krajach, to jest przyjęcie jako polityki krajowej, żeby tworzyć takie zespoły czy zawodowe społeczności kształceniowe. To właśnie ta współpraca nauczycieli nie jest gwarancją oczywiście sukcesu. Sukces, który podnosi wyniki nauki, jak i również poziom kształcenia jakiejś szczególnej szkoły, czy kraju, czy obszaru, regionu, ale wszystkie regiony, gdzie widzimy wysokie wyniki uczniów, szczególnie w tych nieoczekiwanych miejscach, jest właśnie ta współpraca pomiędzy nauczycielami. Dlatego chciałem tutaj rozróżnić jasno, że współpraca nauczycieli wcale nie gwarantuje lepszego kształcenia czy wyższych wyników uczniów, ale tam, gdzie widzimy te wyższe wyniki, zawsze za tym stoi też wysoki poziom współpracy pomiędzy nauczycielami. Jest kilka przyczyn czy powodów, żeby właśnie wdrożyć tą współpracę nauczycieli. Często myślimy o kształceniu jako instytucja kształceniowa dla młodzieży, dla uczniów, ale również generalnie uważamy jako instytucje kształceniowe dla społeczności, nie tylko dla dorosłych w danej społeczności, ale również dla młodzieży, dla uczniów. Chcemy budować te szanse, te możliwości dla wszystkich członków tej społeczności kształceniowej, edukacyjnej, żeby rozwijali się zawodowo i wchodzili na taki proces ciągłego podnoszenia kwalifikacji, usprawniania w swojej pracy zawodowej. Ja zacząłem swoją pracę około w Polsce w 2010-2011 roku. To były początki, kiedy prowadziłem badania na temat sukcesów polskiego systemu kształcenia. To okazało się, że ta reforma w 1999 roku organizational structure, the grade bands in Poland changed.
podział klas, grupowania i te wyniki tej reformy w 99, jak były zbadane w krajach OECD, z wyników średnich, poniżej średnich, przeszło do państwa, kraju, gdzie są w porównaniach OECD powyżej średniej, jeżeli chodzi o wyniki uczniów. Coś się okazało, postęp i osiągnięcia uczniów potem wyrównały się, co jest dosyć takie typowe, powszechne. Poprzez strukturalne rozwiązania można zwiększyć, ale jest pewien taki sufit czy bariera, ograniczenia i to usprawnienie, ta poprawa jest jako kolejnym etapem budowania właśnie umiejętności nauczycieli i praktyki zawodowej. I jeżeli chodzi o badania w szkołach, które odnoszą najwyższe wyniki i sukcesy, to jest spójne podwyższenie wyników studiów. To, co wspomniałem, to jest w konkretnym regionie w Stanach Zjednoczonych, który zbadaliśmy, gdzie każde 50 godzin współpracy pomiędzy nauczycielami równało się to 20% wzrostem wyników uczniów. W ostatnich 20 latach kilka krajów przyjęło właśnie współpracę nauczycieli jako politykę krajową. Widzimy to w Szwecji, gdzie nie nazywają to społeczności kształcenia, ale wszyscy nauczyciele są częścią takiego zespołu w swojej praktyce i te badania wynikają w ciągu roku czasu. Nauczyciele właśnie są podzielone na takie zespoły feedbackowe. Widzimy to również w Niderlandach, w Holandii, w Południowej Korei, w Singapurze. Te kraje, które przyjęły jako politykę krajową współpracę nauczycieli. Ostatnie kilka lat pracowałem w Tajlandii z zawodowymi społecznościami kształceniowymi i przyjęto również, że wszyscy nauczyciele w tych krajach muszą być częścią takiej zawodowego zespołu, który był narzucony z regionu, z obszaru wyższego. To, co widzimy, że gdy nauczyciele dobrowolnie uczestniczą w takich społecznościach zawodowych, wyniki są mieszane. Najlepsze wyniki osiągnięto w tych krajach, gdzie mandat jest jakby narzucony jako częścią polityki działania w zakresie współpracy nauczycieli. To, co widzimy w naszych doświadczeniach w różnych obszarach i w literaturze, to jest po prostu wyższe wyniki uczniów. Drugie to jest, że nauczyciele czują, że są częścią takiej społeczności kształceniowej. To zwiększa ich motywację, że jest większa satysfakcja z kariery i taki rozwój zaufania w społeczności. Jest dużo literatury właśnie na temat zaufania w szkołach. Zaufanie jest jednym z takich charakterystycznych cech szkół, które odnoszą wysokie wyniki w regionach, gdzie osiąga się wysokie wyniki. Jako część polityki działania kilka krajów oferowało możliwość dla nauczycieli, żeby rozwijali się zawodowo i ze względu na wynagrodzenie, jak i również ze względu na doświadczenie zawodowe, gdzie wymaga się jakieś konkretne ilość godzin corocznie, gdzie nauczyciele uczestniczą i tu satysfakcja nauczycieli zwiększa się, jak i również zwiększają się wyniki uczniów. Jeżeli zadamy sobie pytanie, jaki jest główny bariera, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy nauczycielami, to najczęściej słyszy się odpowiedź, że czas. Wiem troszeczkę na temat swojego doświadczenia. Nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o Polskę, ale to, co widziałem, to taki obraz, mały obraz tego, co często jest tak, że nauczyciele uczą nie tylko w jednej szkole, czasami uczą jeszcze w innych. Nie wymaga się od nich, żeby byli obecni w momencie, gdy nie prowadzą zajęć. Także ten czynnik czasowy jest istotny i koherencja
Polityki działania, praktyki jest fundamentalna dla stworzenia takiego koherentnego, spójnego systemu. W Stanach Zjednoczonych 80% nauczycieli, ich czas jest spędzony na zajęciach. Średnio w międzynarodowych, w tych krajach, gdzie są wysokie wyniki, jest inna równowaga pomiędzy czasem, godzinami dydaktycznymi i planowania, i jest mniej więcej około 60%, myślę, że w Tajlandii to będzie około 90% lub więcej. Także to jest jeden z tych barier. Barier jest czasa. Druga bariera to jest, że kształcenie tradycyjnie jest takim prywatną przedsięwzięciem. Nauczyciele boją się stracić swojej autonomii, mogą zamknąć drzwi. Jest to jakieś takie prywatne przedsięwzięcie i przesunięcie takiej z praktyki prywatnej do takiej bardziej publicznej praktyki jest przejście, które jest trudne czasami, czy transformacja, która jest trudna dla niektórych nauczycieli. Jeżeli, jak wspomniałem, nie ma takiej polityki narzuconej jako praktyka zawodowa tej współpracy, to i mało widzimy satysfakcji wśród nauczycieli, jak i również osiągnięć uczniów. Również kolejna bariera dla nauczycieli to jest, że jeżeli współpraca jest wynikiem decyzji administracyjnych, które również oceniają nauczycieli, to jest jakby przeciwdziała budowaniu tym zaufaniu. Także budowanie takie przywództwa wśród nauczycieli, budowanie zaufania, że nauczyciele nie oceniają się wzajemnie, tylko współpracują, jeżeli chodzi o przygotowanie programów, planów i jeszcze innych konkretnych działań. Główny cel to jest budowanie możliwości zawodowych i zasobów zawodowych, a nie żeby wyegzekwować politykę działania, czy wykorzystać i wprowadzić, wyegzekwować pewien stopień odpowiedzialności. Kolejna bariera to jest, że również jeżeli nie ma jasno zdefiniowanego procesu, w wyniku tej współpracy to jest bardzo mało postępu. Jeszcze powiem kilka słów na temat logistyki tej współpracy zawodowej między nauczycielami. To jest, wynika z moich doświadczeń w Nowym Jorku, gdzie pracuję i mieszkam ostatnie 30 lat, i to, co pracę, które wykonuję również w Tajlandii, na Bliskim Wschodzie. Jeżeli nie ma jasno zdefiniowanego czasu, żeby nauczyciele spotkali się co tydzień, jeżeli nie ma określonego miejsca dla tej pracy, to nauczyciele muszą być na przykład podzieleni wspólnymi doświadczeniami, czy tematyką, czy klasami. Konieczność jest również, żeby zidentyfikować liderów wśród nauczycieli jako proces, częścią tego procesu budowania współpracy. W dodatku jeszcze, poza tą współpracą, jeden, co widzimy, jeżeli chodzi o liderów szkół i rozwijanie instytucji kształcenia, które odnoszą wysokie wyniki, to jest również skupienie się nad rozwojem przywództwa. To jest przywództwo, często widzimy jako przywództwo szkolne, to jest jakieś stanowisko czy pozycja, co oczywiście istnieje formalnie. Natomiast rozwijanie takiego przywództwa, nie tylko oficjalnie, ale nieoficjalnie, ci liderzy w szkole, jak widzimy z własnego doświadczenia, to nie zawsze to są oficjalni liderzy czy przywódcy na stanowiskach wyznaczonych. Najbardziej skuteczne formy współpracy pomiędzy nauczycielami to jest planowanie lekcji razem, ocenę tego planowania, tak żeby nauczyciele grupowo byli odpowiedzialni za pewną populację uczniów, grupę uczniów. Uwagę w tych planach i programach jest ważne, jeżeli chodzi o współpracę programu. Ważne jest, żeby skupić się nad konkretnymi praktykami, które na przykład
jeżeli chodzi o obciążenie, wyniki poznawcze są przewidywalne poprzez, jeżeli lekcje są i zajęcia są zbyt łatwe, to uczniowie niewiele się uczą, jeżeli są zbyt trudne, też się niewiele, także ten poziom materiału jest bardzo istotny, żeby nie był zbyt trudny i zbyt łatwy, budowanie i pewien zestaw kryteriów, żeby ocenić jakość tych zadań i również odnieść się do tego obciążenia poznawczego. Kolejne, jeżeli chodzi o pracę uczniów, jeżeli wejdziemy online, jest wiele takich protokołów, gdzie można regularnie spojrzeć, czy tematycznie, czy klasami oceniają jakość tej pracy uczniów. Co widzimy, jeżeli widzimy o pracę uczniów, jak wiecie z państwowo-własnych doświadczeń, często nie widzimy, że uczniowie nauczyli się tego, czego właściwie ich uczymy. Często to wynika ze względu na niewystarczającą ilość godzin tej nauki lub te cele były niedokreślone poprawnie. Także patrząc na to, widzimy, jaka jest jakość tych zadań i dopracowanie tych zadań, jak i również dostosowanie nauczania do uczniów. W niektórych krajach widzimy ze względu na systemy odpowiedzialności i weryfikacji i to, co kraje określają, porównania swoich wyników z innymi krajami, jest również skupienie uwagi nad egzaminami narodowymi, krajowymi. Także część tej współpracy nauczycielskiej również patrzy na te obszary, gdzie na egzaminach krajowych w stosunku do szkołach w pobliżu lub krajach w pobliżu. To wyzwanie, które widzimy, jeżeli chodzi o egzaminy, to jest tylko na poziomie, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, co jest poniżej tego, jaka jest główna korelacja, czy przyczyna tych wyników. Jedyny sposób, jak możemy to określić, to jest poprzez bliższe spojrzenie i zbadanie praktyk, dogłębsze zbadanie praktyk. Jeżeli patrzymy o egzaminy narodowe, które bardzo często dominują, nie są wystarczające same w sobie. Jeszcze chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat to, co jest wewnątrz takiej czarnej skrzyni, black box. Jeżeli nauczyciele zamykają drzwi, to dzieje się coś, że jest jakieś niewiadomo, co tych relacji, współpracy i uczenia, kształcenia i relacji z uczniami, pomiędzy nauczycielami i uczniami. Ważne jest, że nauczyciele spotykają się, jest pewna regularność tych spotkań, jest miejsce, jest czas i jest rozumienie, że to nie jest czynność, którą wykonujemy raz w miesiącu czy raz w tygodniu, czy to jest cykliczny program ciągłego usprawniania poprzez rozwijanie ocen, programów i możemy usprawnić kształcenie uczniów, jeżeli chcemy zastosować nowe strategie na zajęciach, na przykład te, które mają duży wpływ i odnoszenie się do trudności zajęć, grupowanie uczniów w formalne informacje zwrotne, grupowanie uczniów, co może nie być obecne w wielu klasach, na zajęciach czy w kulturze, to musi być to ciągłe wsparcie, tak żeby ta współpraca z nauczycielami jest jedna z tych mechanizmów, które pozwala na dokonanie tego. Jeżeli dostosowujemy naszą praktykę jako wynik tego procesu ciągłego kształcenia i uczenia się uczniów.
Również te szkoły, które odnoszą największe sukcesy, prowadzą jakąś dokumentację, tak żeby mogli wrócić do tej współpracy pomiędzy nauczycielami. W każdego spotkania jest pewien wynik, produkt tak zwany z moich doświadczeń własnych jako dyrektor w szkole. Zacząłem od tego, gdzie były spotkania, zebrania nauczycieli i dyskusje po roku, dwóch latach. Trochę powolnie mi to przeszło, ale okazało się, że te relacje, czy związek pomiędzy tego, co omawiamy, a praktyka na lekcjach była powiązana. Także rozpoczęliśmy prowadzenie tych spotkań w momencie, kiedy były jakieś dokumentacje tej pracy uczniów czy nauczycieli, że musi być jakiś widoczny wynik, produkt, który obserwujemy jako wynik tej współpracy i metodologia, żeby zrozumieć, jaki to ma, ta nowa praktyka ma wpływ na uczenie się i kształcenie uczniów. Dodałem ten slajd na koniec, pracując w Tajlandii w takich zawodowych społecznościach przez 2 lata. Co się okazało w takich kulturach, gdzie jest jakiś system odpowiedzialności i oceny, audyt stopniowo staje się skupieniem pracy nauczycieli, a raczej niż uczniowie. W Tajlandii przez ostatnie 3 lata jest wiele dyskusji na temat tego, jak jest praca tych zawodowych społeczności. Natomiast to nie jest po to, żeby tworzyć zespoły nauczycieli, tylko żeby usprawnić uczenie się i kształcenie uczniów i skupić się ciągle i trzymać skupienie nad uczniami. Jak możemy tego dokonać, to jest właśnie usprawnianie tej praktyki i budowanie umiejętności nauczycieli w szkole, żeby wpłynąć na doświadczenie kształceniowe i wyniki uczniów. To chyba byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu serdecznie.